zakładam, że pewnie większość z was choć raz zadała sobie pytanie odnośnie Naruto i jego stanu majątkowego. Zresztą jak pamiętacie w odcinku ile zarabiają shinobi wspominałem, że jeżeli tylko będziecie chcieli, to nagram za jakiś czas odcinek oparty stricte właśnie o zarobki Naruto. Więc jakkolwiek to nie zabrzmi, to tak, dzisiaj wspólnie zajrzymy do kieszeni postaci z mangi. No ale zacznijmy od początku. Jak wiemy, Naruto był uczniem Jirai, a ten, jak się potocznie mówi, miał być jednym z najbogatszych shinobi. Dlaczego? Ukończył największą ilość misji, co przełożyło się również na spory dorobek. Ponadto nie zapominajmy, że był także jednym z najlepszych pisarzy, a jego powieści Icha Icha są sprzedawane nawet do dzisiaj w Boruto. Nie wspominając już nawet o tym, że posiadając miano legendarnego Sanina, coś mi się wydaje, że ich wartość mogła być nieco większa niż w przypadku innych książek. No i nie bójmy się tego powiedzieć, bo patrząc na to wszystko, śmiało można stwierdzić, że Jiraiya rzeczywiście mógł być obrzydliwie bogatym. Tylko na co szły te pieniądze? No ale wracając, czy aby na pewno po jego śmierci Naruto miał odziedziczyć cały majątek w spadku? Otóż nie wydaje mi się. Po zakończonej czwartej wielkiej wojnie shinobi swoją premierę miał wszystkim dobrze znany film The Last, w którym zostały nam przybliżone relacje Naruto i Hinaty. W oparciu o niego została także zilustrowana rzekomo ich pierwsza randka, która była rozdawana w niewielkiej dwustronicowej książeczce. Jej ilość była bardzo znikoma i otrzymały ją jedynie osoby, które jako jedne z pierwszych zobaczyły wspomniany film. Stąd też przypuszczam, że pewnie tak samo jak ja, nie wiedzieliście o jej istnieniu. Została ona nazwana After the Last, czego raczej, no, nie muszę wam tłumaczyć. Tak czy siak, to właśnie w niej widzieliśmy, jak Naruto zapytał Hinatę o restaurację, w której chciałaby zjeść obiad, gdzie ta, widząc jego wyraz twarzy po spojrzeniu na ceny w menu, zaczęła się mocno zastanawiać nad tym, czy aby na pewno nie będzie to dla niego zbyt kosztowne. Stąd też aktywowała Byakugana, by zajrzeć do jego portfela, no i jak pewnie już większość z was się domyśla, nie było tam za dużo kasy. Tak samo jak w 93 odcinku Boruto. Tym samym zaczęła go nalegać o zjedzenie w Ichiraku. No i teraz tak na chwilę odbiegając od tematu, to właśnie o tej randce mówił Naruto w 18 odcinku trzeciej serii. I właśnie też wtedy Hinata zyskała to słynne miano legendarnej królowej obżarstwa. No ale to tak jak mówiłem, w ramach ciekawostki. Wracając także, sami widzicie, że Naruto, posiadając miano bohatera wioski liścia oraz będąc jednocześnie kandydatem na stanowisko Hokage oraz legendarnym bohaterem wojennym, nie miał nawet pieniędzy na to, by zaprosić swoją dziewczynę do jakiejś porządnej restauracji. To znaczy nie, żebym miał coś do Ichiraku, bo to jest klasa sama w sobie, tak? Tylko chodzi mi tu o sam fakt. Tym samym nie mówmy tu o żadnym spadku po Jirai. We wspomnianym filmie widzieliśmy też, że Naruto przez pewien czas uczył w akademii, czyli no najwyraźniej w ten sposób sobie zarabiał, by mieć za co żyć. Chodzą też jakieś plotki po necie, że miał on mieć pod opieką jakąś własną drużynę, no ale tego niestety nie jestem w stanie zweryfikować. Mimo że cała wioska go znała i wielbiła, no i rzeczywiście można go nazwać mianem fejma, no to influencerem nie był i jednak musiał jakoś zarabiać na życie. No dobra, Bartuś, ale w takim razie co ze spadkiem po rodzicach? Bo przecież po zakończonej wielkiej wojnie shinobi, koniec końców dowiedział się o ich tożsamości. Tak, ale miej też na uwadze to, że początkowo został wydziedziczony właśnie po to, by zachować swoją tożsamość w tajemnicy. Prawdopodobnie pieniądze, dzięki którym trzeci opłacał jego mieszkanie oraz które otrzymywał od niego na życie, były pobierane właśnie z majątku pozostawionego po rodzicach. No ale to, na co również należy zwrócić uwagę, to fakt, iż Naruto mimo wszystko ukończył jednak kilka misji rangi S, które były związane między innymi ze śmiercią Zabuzy, Kakuzu, no i Paina. Gdzie nie zapominajmy, ten ostatni przez większość osób był początkowo uważany za samego lidera Akatsuki. Z informacji, które widnieją na Naruto Wiki w przeliczeniu i sumowaniu pieniędzy otrzymanych za wszystkie ukończone misje, zarobił on za nie zaledwie 11 250 000 jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 418 000 zł. Oczywiście sposób, w jaki to liczyłem, możecie zobaczyć na materiale, o którym mówiłem wam na początku. Co więcej, to właśnie w nim wspominałem również o systemie wynagradzania za ukończone misje, który przekłada się również na poziom trudności, no i oczywiście rangę. Kwota, którą przed chwilą wam przytoczyłem, jest taka niska ze względu na to, iż otrzymywał on tyle, ile powinien, posiadając wyłącznie status genina. Tym samym wychodzi na to, że Hinata, hejtowana przez większość osób i nazywana wyłącznie kurą domową, w aktualnie trwającej serii jest tak jakby żywicielką rodziny. No bo fakt, Naruto jako Hokage zarabia jakieś pieniądze i prawdopodobnie stać go na opłaty związane z mieszkaniem, ale nie zapominajmy, że do tego dochodzą też inne koszta. Hinata nie dość, że wywodzi się z bardzo zamożnej rodziny, to przez całe życie zarobiła tak naprawdę więcej niż sam główny bohater, bo w podliczeniu wychodzi coś u niej około 447 tysięcy złotych. No wiecie, Sasuke z Sakurą niby musieli brać kredyt na mieszkanie, a Hinata z Naruto, no już najprawdopodobniej kupili sobie chatę. Plus patrzcie na to, że Sarada jest jedynaczką,
a Boruto mimo wszystko ma siostrę. Tym samym bierzcie poprawkę na to, że mówimy tutaj o jednej głowie do wyżywienia więcej. Ogólnie Hinata swoją drogą to też bardzo ciekawy temat, no bo teoretycznie tak jak Sakura pracuje w szpitalu, dzięki czemu spłacała sobie w ten sposób kredyt, to Hinatę co chwila widzimy w domu. Nawet nie wiemy, czy w ogóle gdzieś pracuje. No dobra, ale skoro jest to odcinek w całości związany z Naruto, to pozwólcie, że jej temat zostawimy na kiedy indziej. Póki co, spójrzmy na dom rodziny Uzumaki. Nie jest to żadna luksusowa willa, a bardziej przytulny domek jednorodzinny. Na dachu, jak widać, jest założony panel słoneczny, by ograniczyć tym samym opłaty za prąd, a zaraz obok możemy dostrzec coś na pozór podobnego do zbiornika na wodę opadową. No więc widzicie, mimo miana, które posiada, to i tak stara się być w miarę oszczędnym, na tyle, ile może. Za co osobiście propsuje, no bo nie jest jakiś rozrzutny. Na okładce Forbesa to prawdopodobnie by się nie znalazł, ale nie zapominajmy, że w Boruto jest również bank, no i opcja, że to właśnie tam siódmy trzyma swoje wszystkie oszczędności. W końcu, gdy Boruto miał urodziny i Naruto nie wiedział zbytnio, w jakie jego syn gra gry, to zdecydował, że kupi mu po prostu jako prezent nową konsolę. Niby nic takiego, a jednak o czymś to świadczy. A dokładniej o tym, że tak jak zawsze dla Naruto nie liczą się pieniądze, tylko bliscy i rodzina. Co do miana Hokage, to tutaj nie jestem wam w stanie jednoznacznie powiedzieć, ile zarabia, bo patrząc na to wszystko z innej perspektywy, każdy z Hokage był w pewien sposób powiązany z jakimś bogatym klanem. Hashirama, Tobirama i Tsunade byli w końcu członkami jednego z potężniejszych klanów starej epoki, więc nie ma się tym samym też co dziwić, że Hashirama, podobnie jak Tsunade, mieli pieniądze na uprawianie hazardu. Natomiast klan Sarutobi również zbytnio od nich nie odstawał i także byli oni jednym z bardzo dobrze prosperujących klanów, odnoszącym same sukcesy. Co słyszeliśmy zresztą z ust pierwszego, podczas gdy mówił on o sojuszu między klanem Senju z Uchiha. Poza tym sama chata Konohamaru nam o tym mówi. Kushina wywodziła się z klanu Uzumaki, czyli podobnie jak żona pierwszego, a Naruto jest połączony więziami z klanem Hyuga. Jedynie Kakashi jako Hokage na tle ich wszystkich nie jest i nie był nigdy powiązany z żadnym klanem. Ale patrząc na jego styl życia, najprawdopodobniej odłożył sobie jakieś drobne na spokojną emeryturę. Co zresztą widzieliśmy już w Boruto i o czym sam nas poinformował przy oddawaniu Naruto tytułu Hokage. Podsumowując to wszystko, Naruto może i nie jest bogaty tak jak sam Daimyo, czy ojciec Denkiego, ale mówimy tu w końcu o najbogatszych shinobi, a na tle ich wszystkich jest na pewno jednym z bogatszych. W dodatku, posiadając dwójkę dzieci na utrzymaniu, uważam, że wraz z Hinatą świetnie dają sobie radę finansowo. Zresztą, co ja wam będę gadał, jak jego zakupy mówią same za siebie.